A już w ten weekend Święto Teatrów. To 13. edycja Nocy Teatrów GZM. Co roku od 8 do 10 tysięcy widzów odwiedza teatry podczas tego wydarzenia. Bilety na spektakle i towarzyszące im atrakcje są wciąż dostępne. Dla uczestników tegorocznej Nocy Metropolia przygotowała także specjalne udogodnienia. Karolina Komada. To już 13. edycja Nocy Teatrów. W 8 miastach, 14 teatrach, ponad 20 spektakli, ale nie tylko, bo też szereg wydarzeń towarzyszących, specjalnych, warsztaty, zwiedzania, spotkania z aktorami, bardzo bogaty repertuar, duże promocje, bo wszystkie bilety na te spektakle są o co najmniej połowę tańsze. Dla uczestników jest przygotowane widowisko plenerowe na schodach Teatru Śląskiego. To Empuzjon na podstawie powieści Olgi Tokarczuk. Tuż obok, bo w Teatrze Lalki i aktora Atoneum, uczestnicy będą mogli zobaczyć przedstawienie o astrofizyce, czyli wielkie, gorące, szybkie pów. Oprócz spektakli na uczestników czekają inne atrakcje. W Gliwicach są to warsztaty teatralne dla dzieci, a w Tychach warsztaty z improwizacji i plastyczne. Natomiast w Sosnowcu nocne zwiedzanie teatru i nie tylko. Gąsiu Maciej Gąsiowski, który poprowadzi warsztaty niecodzienne, bo z makijażu drag queen również, więc będzie to bardzo ciekawa propozycja, myślę, że inna i wyróżniająca się na tle innych działań teatralnych tego dnia. Zaraz po warsztatach zapraszamy na fenomenalny spektakl w reżyserii Jacka Jabrzyka, dyrektora artystycznego Teatru Zagłębia, Poskromienie złośnicy. Specjalnie na Noc Teatrów Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przygotowała udogodnienia. Uczestnicy będą mogli skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej. Aby dojechać i wrócić z teatru autobusem, trolejbusem czy tramwajem, wystarczy ze strony internetowej wydarzenia www.nocteatrówgzm.pl pobrać specjalny kupon i mieć go ze sobą w czasie jazdy, czy to na urządzeniu mobilnym, czy wydrukowany, i okazać w czasie ewentualnej kontroli. W wydarzeniu bierze udział też Teatr Nowy w Zabrzu, Teatr Dzieci Zagłębia czy Opera Śląska w Bytomiu. Bilety wciąż są dostępne na poszczególne spektakle.